Pamiętam, jak podsumowywałam 2018 rok w serialach i strasznie narzekałam na gatunek, jakim jest Young Adult, że jest bez sensu, że jest głupi, że jest pusty, ale na szczęście w 2019 roku coś się zmieniło. Okazało się, że Young Adult to jest gatunek bardzo pojemny, ale też z ogromnym potencjałem. Powstało kilka bardzo wartościowych seriali z tego gatunku i jednym z najlepszych przykładów jest Sex Education, czyli produkcja, która zadebiutowała z pierwszym sezonem w styczniu 2019 roku i teraz po równo roku wraca z drugą serią, która 17 stycznia zadebiutuje z drugim 8-odcinkowym sezonem na platformie Netflix. Oczywiście wszystkie odcinki wpadną naraz, a my widzieliśmy już przedpremierowo ten nowe odcinki. I no, wreszcie możemy Wam powiedzieć, czy warto było czekać przez rok. Wiem, że wiele osób się niecierpliwi, wiem, że wiele osób chce wiedzieć, ponieważ piszecie do nas od pewnego czasu regularnie z pytaniami, jak jest. Ja Wam się wcale nie dziwię, że się pytacie, dlatego że Sex Education to jest taki serial, który bardzo szybko zdobył sobie grono oddanych widzów, co cieszy tym bardziej, że to nie jest właśnie taka pusta, sensacyjna produkcja, która ma po prostu seks w tytule. To jest serial, który oprócz warstwy rozrywkowej ma też jeszcze misję edukacyjną, misję zwiększania świadomości własnego ciała, własnej seksualności wśród młodzieży. Wiele produkcji skierowanych do młodych widzów wykorzystuje seks jako element uatrakcyjniania przekazu. Robi to jednak zupełnie bezrefleksyjnie. Tymczasem stworzona przez Lori Nunn produkcja podchodzi do ludzkiej cielesności z bardzo dużym wyczuciem. W bardzo dużym skrócie, Sex Education to jest komedia obyczajowa opowiadająca o losach uczniów liceum w fikcyjnym miasteczku Moordale. Głównym bohaterem jest nastoletni Otis, którego matka jest terapeutką seksuolożką i z racji tego, że matka zajmuje się taką tematyką, Otis ma sporą wiedzę teoretyczną, którą zaczyna wykorzystywać, udzielając porad różnym swoim kolegom i koleżankom w szkole. Problem w tym, że jego wiedza jest czysto teoretyczna, w praktyce akurat nie odnajduje się zbyt dobrze. W rolach głównych występują Asa Butterfield, Nkuti Gatwa, Emma Mackey oraz oczywiście Gillian Anderson, która wciela się w matkę Otisa. Jeżeli chcecie wiedzieć przede wszystkim, czy warto było czekać na te nowe odcinki, no to powiem Wam, że warto. Jest dobrze, jest tak samo dobrze, a może nawet lepiej niż w pierwszym sezonie. Ruszamy od razu z grubej rury. Dosłownie i w przenośni i powiedziałabym, że z jednej strony serial nawiązuje do tego, co było w pierwszym sezonie, z drugiej strony jedzie jeszcze bardziej po bandzie. Tak jakby twórcy postanowili odsiać już na samym początku tych wszystkich, którzy powiedzmy uznają, że to jednak jest nie dla nich, którzy są zbyt pruderyjni. Generalnie, i myślę, że warto to sobie powiedzieć już na samym początku recenzji, to nie jest serial dla wszystkich, to nie jest serial dla tych, którzy, powiedzmy sobie szczerze, nie odnajdują się w tego typu treściach. Jeżeli Wam przeszkadza to, o czym jest ten serial, w jaki sposób pokazuje pewne sprawy, no to go po prostu nie oglądajcie. Myślę, że to wszystkim oszczędzi nerwów. Przyznam się Wam, że pierwszy odcinek nowej serii wydał mi się troszkę chaotyczny, może trochę za bardzo powierzchowny. Miałam problem z tym, żeby zaangażować się od samego początku, ale na szczęście im dalej, tym lepiej. Wchodzimy coraz głębiej w poszczególne wątki. Zresztą to jest charakterystyczne dla wielu seriali, że pierwszy sezon to jest taka jedna wielka ekspozycja, a w drugim sezonie można już rzeczywiście zacząć zgłębiać temat. I właśnie tak tutaj jest, coraz bardziej angażujemy się w historię poszczególnych postaci i to niekoniecznie tych nastoletnich, bo Sex Education wychodzi poza ramy serialu Young Adult i celuje szerzej. To już nie jest serial typowo młodzieżowy, czego dowodem wprowadzenie większej ilości dorosłych wątków. Aktorsko jest tak dobrze jak w pierwszej serii. Ja już zresztą o tym mówiłam i myślę, że nie ma sensu do tego wracać. Jeżeli chcecie posłuchać recenzji pierwszego sezonu, to zapraszam. Znajdziecie ją tutaj. Oczywiście najjaśniej błyszczy Gillian Anderson, której wątek coraz bardziej jest rozbudowywany i mam wrażenie, że dostała więcej czasu kamerowego. Na mnie osobiście największe wrażenie robi jednak realizacja. Już zresztą przy okazji premiery pierwszego sezonu twórcy tłumaczyli,
że to, jak został nakręcony, wynika z jego uniwersalności. Mimo że to produkcja w 100% brytyjska, można odnieść wrażenie, że nakręcono ją gdzieś w Kalifornii. Na dodatek, mimo że akcja rozgrywa się raczej współcześnie, bardzo trudno jest ocenić, kiedy dokładnie, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo elementów retro. Z jednej strony bohaterowie mają na przykład komórki, z drugiej strony jest sporo sprzętów czy takich elementów designu, które mogą się kojarzyć z latami 80. Producent serialu John Jennings jako źródło inspiracji wskazuje twórczość Johna Hughesa, reżysera popularnych w latach 80. filmów młodzieżowych, takich jak na przykład The Breakfast Club czy Weird Science. To tłumaczy na przykład użycie żywych kolorów, 80-sowych strojów czy samochodów, które wyglądają jak sprzed 30-40 lat. Sam serial kręcony jest w Walii, w okolicach Newport oraz Cardiff. Natomiast nie widać, że to jest Walia. To jest takie miejsce, które w pewnym sensie nie kojarzy nam się z żadnym konkretnym miejscem. Może oprócz tej Kalifornii, o której wcześniej wspomniałam. Te wszystkie elementy sprawiają, że Moordale jest takim miejscem zawieszonym poza czasem i przestrzenią. Nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy to wszystko się rozgrywa, ale to autentycznie jest zamierzone. Tu chodzi o to, żeby stworzyć takie bardzo neutralne tło, żeby wybrzmiały problemy nastolatków, bo to te są najistotniejsze i te mają uniwersalnie i szeroko trafić do widzów. Moim zdaniem to działa i to bardzo dobrze działa, dlatego że żaden inny powstający aktualnie serial, a właściwie chyba żaden, który do tej pory powstawał, nie opowiada z taką lekkością i wyczuciem na temat tych spraw, które dotyczą nas wszystkich w jakimś stopniu, czyli kwestii ludzkiej seksualności. Na szczęście nie ma też tutaj takiego zbyt ciężkiego dydaktyzmu. To nie jest serial wyłącznie edukacyjny, nie jest to nawet serial przede wszystkim edukacyjny. To jest po prostu bardzo dobra rozrywka, fajne historie, fajni bohaterowie, dobrze rozwijane wątki, interesujące pomysły na pokazanie pewnych kwestii. Jak mówię, to jest też produkcja dla ludzi z otwartą głową, ludzi, którzy chcą tego typu seriale oglądać. Nie polecam wszystkim, ale polecam tym, którzy już zdążyli się wciągnąć w pierwszą serię, dlatego że drugi sezon trzyma poziom i bardzo się cieszę, że Sex Education powróci z trzecim sezonem. To Wam już w tym momencie mogę powiedzieć, ponieważ Netflix właśnie potwierdził, że dał zielone światło na trzeci sezon. Tyle jeśli chodzi o sam serial. Oczywiście od jutra będziecie mogli go oglądać na Netflix, czyli od 17 stycznia. Pewnie się pojawi koło 9, zawsze tak jest na Netflixie. A jeżeli Wam się podobało to wideo, to koniecznie lajkujcie, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, Instagrama, Twittera i jeszcze jakiś mamy inny kanał społecznościowy, ale zapomniałam, ponieważ koty biegają po domu i nie mogę się skupić. Także dzięki wielkie i do następnego.